Disco Star. Przyjechałem z Piastowa. Pseudonim artystyczny Zordi 2000. Cześć. No to witamy ciebie. Co zaśpiewasz? Zaśpiewam dzisiaj swój utwór Angelika. Jedziemy. O Angeliko, ja tak bardzo kocham cię. Przyjadę dziś po ciebie Fiatem 126P. Usiądziesz sobie z tyłu na kanapie ze mną. Ja dziś dla ciebie królem, ty dla mnie królewną. O Angeliko, dzisiaj przejedziemy się. Zabiorę skarpie cię tam na sam koniec świata. Och mój kwiatuszku, już nie rozstaniemy się. No chyba, że tak gdzieś za calutkie dwa lata. Ło-o-o, ja tak bardzo kocham cię. Dobra. Madzia, kurtyna. Nie. Radek. Nie. Okej, dobra. Dziękuję w takim razie bardzo i życzę miłego wieczoru. Jesteś bardzo młodą kobietą, masz 19 lat, słuchaj. Jak to jest wśród młodych ludzi? Faktycznie w liceum u ciebie muzyka disco rządzi? Każdy się nie przyznaje do tej muzyki, tak? Nikt nigdy nie słucha, ale jak leci, to każdy się dobrze bawi. Właśnie, jesteśmy tu od rana dzisiaj. Mnóstwo ludzi przybyło na ten casting, aby walczyć o jedno z 36 miejsc w naszym programie. Jaka to panuje atmosfera za kulisami? Dobrze, wszyscy są dla siebie mili i każdy chce wygrać, taka prawda. To dobrze, słuchaj, jak wygrasz ten program Disco Star, to jak się zmieni twoje życie? Chyba zacznę tworzyć coś. Coś, co daje radość ludziom, tak? Będę mogła się wykazać, pokazać i zaistnieć, to po pierwsze. Widzę w tobie cały świat, jesteś wszystkim, co dziś mam. Tylko z tobą chcę iść przez życie, tak. Sam na koniec świata, gdzie nikt już nie odnajdzie mnie. I będziemy razem tylko. Wiesz co, powiem ci szczerze, że dźwignąć to nie jest wcale łatwe, bo Gosia dobrze śpiewa, prawda? Gosia, i te piosenki nie są takie proste. Wiele dziewcząt tutaj poległo przy tych utworach, a ty, wydaje mi się, że poradziłeś sobie fajnie. I tym bardziej, że masz takie coś w sobie, taki pazurek jest w tobie, gdzieś tam dostrzegam. Coś ciekawego, oprócz niby tego, że taka, fajnie śpiewasz. Wiesz, taka drobniutka, niby taka. Fajnie się na nią patrzy. I fajnie się na ciebie patrzy. No potem jak zaczyna śpiewać, tak... No tak, ja jestem okay, na tak. Jestem na tak. Radzio na tak, Paweł na tak. Jestem skłonna ci dać szansę. Czyli Madzia też, na dziękuję tak. Oliściu, witamy ciebie w 6. edycji programu Disco Star. No cóż, przed tobą odcinki eliminacyjne. Do zobaczenia. Moi drodzy, serce się raduje, gdy widzę taką uśmiechniętą twarz, która przechodzi do kolejnego etapu programu. Gratuluję ci. Dziękuję bardzo. Jezu, cała się trzęsiesz, moja droga. To już jest po wszystkiemu, już wiesz, możesz podskoczyć, chodź. Raz, dwa, trzy, już jest po stresie, już jest po wszystkiemu, była świetna. Jesteśmy dalej, walczymy o tytuł Disco Star. Tak, walczymy, mocno walczymy. Witam, nazywam się Konrad Skolimowski, 21 lat. Skąd przyjechałeś, czym się zajmujesz, co robisz? Mieszkam w Góraszce, to jest taka mała miejscowość pod Warszawą. Najpierw studiowałem aktorstwo, teraz studiuję stosunki międzynarodowe. Czyli już aktorstwem się nie zajmujesz, tak? Zajmuję się cały czas, pracuję zawodowo. O, tak wyglądasz. Ostatnio jest modne, nie? Że aktorzy robią show na scenie. A dobrze tak. Wygląda, fajnie. Dobrze, a jaką piosenkę nam zaśpiewasz? Chciałbym zaśpiewać państwu na początek swój utwór pod tytułem Chcecie skarbie. Proszę uprzejmie. Jak marzenie pojawiłaś się, skradłaś serce i zmieniłaś mnie. Dzisiaj już jestem taki sam, gdy tą najważniejszą blisko mam. Chcę cię skarbie obok siebie, moim szczęściem jesteś ty. Masz dziwną manierę w głosie, kurczę, myślałem, że... Troszkę może, słyszałem od kilku osób, ale uważam, że to jest taka cecha charakterystyczna na wokalu.
Nie, wydaje mi się, że nie, że jesteś w błędzie, bo tylko sobie tak to wbiłeś w głowę. Absolutnie nie, ja się z tym nie zgadzam. Maniery można się wyzbyć, jesteś w takim wieku, że możesz to zrobić bez żadnego problemu, bo ty śpiesz. O tak robisz. To wcale fajnie nie brzmi. Trochę jak Eugeniusz Bodo. Pod samym względem wizerunku jesteś ideałem na scenę, naprawdę. Wiem, że rzesze nastolatek by się w tobie kochały, bo takiego Biebera trochę przypominasz. Ma swój jakiś tam styl. No to dobra, głosujemy. Paweł? Wiecie co, może dziwnie to trochę zabrzmi, ale ludzi, którzy mają swój styl, albo się kocha, albo nienawidzi. Ja bym dał ci takie małe tak. Nie. Magda nie i Radek. No nie mogę puścić takich szaków, jestem na nie. Dwa razy nie, jeden raz tak. Przychylam się do większości. W takim razie dziękuję bardzo. No to my dziękujemy. Dziękuję. Sprawdziłeś niewątpliwie. Ale rozbawiłeś nas. Energia jest. Tak, rozbawiłeś nas. Bardzo mi się nas podobało twoje takie podejście, takie, no, przynajmniej zdrowe. No. Fajny uśmiech. Duży dystans do siebie, do tego, co wykonujesz. Wielki szacun za to, że to jest twój numer i to tak nawet nieźle napisany. No nie, nieźle dziękuję napisany. Co mogę powiedzieć więcej? Dziękujemy ci. Dziękuję. Dzięki bardzo. Rozwijaj się dalej. Oj, 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 słodko, słodka jesteś. Oj, 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 słodko, słodko mówisz. Oj, 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 słodko, słodko patrzysz. Oj, 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 słodko, słodko kochasz. To nie ten program. Kochani, spotykam kolejną kobietę, Jenny. Witam gorąco. Witam serdecznie. Piękne imię, takie oryginalne, czy to jest pseudonim artystyczne? To jest moje imię, urodziłam się w Niemczech i mieszkałam tam 8 lat. Cudo, powrót do Polski jakiś czas temu, czy to było tak niedawno dosyć? No już 20 lat temu, więc no wiesz. Powiedz mi, czym zajmujesz się na co dzień? Śpiewam i jeżdżę konno. O, konno, masz... Mam swoje konie. To jest ogier czy klacz? Klacz. Klacz, no dobrze, jak się wabi? Lotna. Lotna. Lotna lubi disco polo, czy to nie klimaty są? Lubi. Lubi również, tak. Lubi jak śpiewam w ogóle, więc jest okej. Okay. Poważnie? Mm-hmm. Konie dobrze słyszą? Dobrze. Dobrze. Nasze Siri też świetnie słyszy, więc trzymam kciuki, słuchaj, za twój występ. Daj siebie wszystko. Dziękuję bardzo. Powodzenia, Jen. Tysiące myśli przed oczami twoja twarz. Po co tu przychodziłaś? Ja mam kompleksy przez ciebie. Oni nie, i on nie będą mogli spać. Nie można znowu było z drugiej strony. Daj spokój. Z drugiej strony. Nie powiem. No.
Dziękuję. Już? Dziękujemy, że tu się pojawiłaś ja i również, dałaś bardzo. Nam iskierkę nadziei. Już? Kwestia dobra. Formalności. Proszę bardzo, Radek, jesteś tak. za? Tak, dobrze. Dziękuję. Jest Magda. Ja tak. No? To fajnie. Jennifer, dziękuję. Witamy ciebie w programie. Będziesz walczyć o miano Disco Star. Przed tobą odcinki eliminacyjne. Tak jak wszystkim, tobie też życzymy dojścia do finału i oczywiście zwycięstwa. Tak więc dziękujemy, dziękuję gratulujemy. Dziękuję bardzo, było super, cudownie jesteście. Dziękuję. Proszę państwa, właśnie przywitamy kolejną uczestniczkę programu Disco Star. Powiedz nam co, jak tam było, jak się czujesz? Super. Wiecie, że być może będziecie walczyć ze sobą w odcinkach eliminacyjnych? To nic. Mamy już plan na biznes. Czyli wszystko jest załatwione. Dwie piękne uczestniczki, które dołączą do grona tych, którzy powalczą o miano Disco Star. Moje serce się raduje, bo ten program staje się coraz piękniejszy. Zawsze myślałem, że żaden kolor oczu nie zaskoczy mnie. Były czarne, brązowe i zielone. I piosenki o nich śpiewane, a jednak przyszło mi spojrzeć w takie niespotykane. Niespotykany kolor oczu masz, aż oderwaj wzroku, dziś nie mogę. Ty nie słyszysz w ogóle chyba, ja chciałabym nie się dokończyć koniecznie. Twoje pseudo artystyczne to? Black Lady. A dlaczego tak? Ten wizerunek odzwierciedla mój czarny charakter. Poważnie jesteś taką kobietą femme fatale, trochę złą? Tak. Ale na co dzień robisz dużo dobra. Tak, bo mam ogromne serce też. No to dobre połączenie, słuchaj. Jaka będzie twoja muzyka? Bo dzisiaj, wiesz, my szukamy gwiazdy Disco Star. Pewnie masz pomysł na siebie, jak byś chciała być odbierana na scenie, jaką byś chciała muzykę wykonywać? No na pewno z charakterem. Charakterem to na pewno, ale jakieś takie, wiesz, typowe disco polo, czy bardziej coś mrocznego? Też mrocznego, z mocnym wokalem, żeby podkreślić cały ten wizerunek. Super bohaterka. Dzień dobry. No. Możesz się bać. Co za konkurencja mnie tutaj. No, witamy ciebie. No to witam, witam. Przedstaw się o tajemnicą. Mam na imię Ewelina. Mój pseudonim artystyczny to Black Lady. Black Lady. Ten strój ogólnie odzwierciedla mój czarny charakter. Rozumiem. Chciałam się w jakiś sposób wyróżnić. No i wokalnie myślę, że też. Że też. Dobrze, jedziemy. Spojrzeniem bawisz mnie. W sekundzie uzależniam się dotykiem. Sprawiasz, że tej nocy tylko chcę. Chcę z tobą bawić się, do rana tańczyć chcę i tak przez całe życie. Może zmęczony jestem, ale strasznie się męczyłem. Jak słuchałem tego, no trudno. Ta piosenka ogólnie jest bardzo energiczna i tutaj trzeba by było podkreślić ten refren, tę energię, tak żeby to, żeby naprawdę każdy chciał się z tobą bawić, bo na tym to polega. Radek, jesteś. No, jestem na nie. Okej, Magda. Przykro mi, ale i Paweł. Przepraszam, my superbohaterowie powinniśmy się trzymać razem, ale może nie w tym przypadku. Dobrze, dziękujemy ci bardzo. Dziękuję również. Proszę bardzo. Dziękujemy. Moi drodzy, nawet strój superbohaterki nie przekonał nawet Chadomena do tego występu, ale mam nadzieję, że nie jesteś zawiedziona. Nie, to jest tylko program, ja i tak będę swoje produkcje robić niebawem, już najnowszą, także myślę, że to było tylko w celu sprawdzenia się i pokazania, a jury przyjęło to jak przyjęło, no i tyle. Zwycięzca piątej edycji programu Disco Star, Marcin Kłosowski, hello, hello. Siemani, kochani. Jedna, druga składu muzycznego Mów Mi Mów, cześć. Witam serdecznie. Marcin, słuchaj, bo dzisiaj pewnie masz te emocje, które się budzą po tym roku, kiedy ty musiałeś wpaść tutaj do Warszawy na główny casting i walczyć o marzenia. Jak się to było stać przed komisją? Miałem ogromną tremę. Na Instagramie na Pol.tv napisałem, że miałem tremę. I dzisiaj razem ze wszystkimi uczestnikami też się przeżywam. Tak zaciskam kciuki, żeby każdemu się udało. No. Na szybko w kilku zdaniach, jakie nowości u ciebie, powiedz mi? Jakie nowości? No, zapraszam na wszystkie premiery. Niedługo będzie premiera pod tytułem Kocham Cię Skarbie. Mam nadzieję, że przypadnie do gustu i zachęcam do oglądania. Właśnie nagrywamy teledysk kolejny. Czekamy na nowe klipy od Marcina Kłosowskiego i na koniec dwie rady. Co zrobić, aby być w programie Disco Star? Wiecie co, powiem tyle. Bądźcie sobą i spełniajcie marzenia. Wierzę, że ty też czujesz.
co ja, że w twym sercu też ta melodia gra. Niech ta miłość w nas przetrwa wiele lat, miłość twój nam zazdrości cały świat. Słodkie pocałunki, słodkie tak jak miód, dajesz mi codziennie taki z ciebie cud. Słodkie pocałunki i ja tobie dam, bo to właśnie ciebie w sercu mam. Słodkie pocałunki, słodkie tak jak miód, dajesz mi codziennie. Dziękuję bardzo. Bardziej przykuwały mnie tancerki, bo przygotowały się naprawdę. To znaczy, że to jest niedobrze. Kurczę, nie mogłem, chciałam się skupić na tobie naprawdę szczerze i po prostu nie dam rady wytrzymać tego. Fajne jest to, że się przygotowaliście wszyscy, łącznie z tobą, naprawdę. Bo, tylko, że no, wokalnie to ja wiesz, to precastingi, tak, no casting już tak, musimy się przyczepiać do wszystkiego. Dziewczyny, naprawdę, no tutaj ach, wiesz. Miód malina. To, miód malina, no. Dobrze, no to dziękujemy. Trzymajcie się. Nic do mnie nie mówisz, a widzisz codziennie i niby przypadkiem dotykasz przyjemnie. Twe gesty, twe oczy zdradzają, co czujesz. Od dawna to wiem, że mnie potrzebujesz. Nie unikaj mego wzroku, mam cię na oku. Nie unikaj, czekam tyle, zrób to za chwilę. Nie unikaj mego wzroku, mam cię na oku. Nie unikaj, nie unikaj. La 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 la. La 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 la. Ta twoja nieśmiałość mnie. Żyleta, to ty jesteś. Dziękuję. Szkoda, że nie na wokalu. Tak przypadkiem przychodziłaś tutaj i zobaczyłaś, że casting i nie wiem, postanowiłaś wejść? A co, byłaś tak źle? Nie, co ty, nie, skąd? Aha, no wiesz? Bardzo, bardzo dziękujemy ci, że wystąpiłaś. Bardzo dziękuję. No i co, do zobaczenia za rok, tak? No chyba nie. No ale warto było spróbować. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pa, pa. Aha, i bardzo ładnie wyglądasz. Ona ma coś w sobie, co ktoś mi powie. Jak na imię ma, chodzi mi po głowie. Chcę mieć na co dzień. Czy mi szansę da? Z całym szacunkiem dla twojego pogodnego usposobienia nie dam rady, po prostu sorry. Kiedyś uczestnik programu Disco Star, dzisiaj już gwiazda muzyki disco, Damian z formacji Spontan Hello. Cześć, witam serdecznie. Pamiętasz ten dzień, kiedy ty w piątej edycji programu Disco Star w odcinkach półfinałowych musiałeś stanąć na scenie i wykonać piosenkę? Oj tak, pamiętam, był ogromny stres, naprawdę, ale bardzo fajnie wspominamy Disco Stara, to jest naprawdę bardzo fajne wydarzenie, dlatego jesteśmy dumni, że tutaj przyszliśmy. Co słychać informacji Spontan, my chętnie obserwujemy kariery naszych gwiazd, które tworzyły muzykę i jakby startowały w programie Disco Star. Co u was słychać nowego? U nas nowego słychać na pewno, już niebawem pojawi się kolejny klip pod tytułem Ty i ja, dlatego mam nadzieję, że również spodoba się wam piosenka, jak i klip. Oh, oh, oh. Mówisz, że to jest twój numer, tak? Ja tam słyszałem wiele podobieństwa do niektórych, już które z tobą, ale już nie czepiajmy się. Ja bym ci dał szansę z przyjemnością i chciałbym usłyszeć, jak otwierasz się i śpiewasz pewnie. Nie ma sprawy.
dalej, i tak dalej, dalej i tak dalej, nie? Żeby to było, no. Dobra, z jajem albo dwoma nawet. Dobra. No. Na dzisiaj mogłabym ci dać jakąś szansę, ten... wiesz, bo... Dobrze. Tak, tak, Radek. Ty, ale równowagi, żebyś ty miał co robić. Ja jestem taki mały, nie. Dajemy ci szansę. Dziękuję. Ale musi przyjechać teraz na główny casting. Stresu się zestresowałam. Chciałem powiedzieć, że bardzo duży stres. Ojej. Bardzo duży stres. Nie wiem dlaczego. Bardzo. Nic się tu nie zadziało, nie. Przepraszam cię bardzo. I Magda. Chciałabym dodać coś pozytywnego, ale... I Paweł. Niestety również nie. Marlenko, dziękujemy. Moja przygoda z Disco Star się skończyła, jak się skończyła, ale myślę, że jeszcze spróbuję w kolejnym.